Witajcie na drugim odcinku moich wspomnień. Na emeryturze to czas się zabrać za wspomnienia dzieci, jak to dawniej bywało, ja Wam wszystko opowiem. Dziękuję za, za komentarze, było ich bardzo dużo. Było kilka pytań, na które też zaraz odpowiem. I no, może się tu coś zmieni, no ale to się, to się zastanowimy jeszcze. W każdym razie, może zacznę od pytań. I komentarze jakie, jakie były na tym kanale. Jeden z komentarzy, który no, dosłownie przed chwilą ktoś tutaj umieścił, to y, był jeden z bardzo niewielu negatywnych komentarzy, bo, bo na ogół y, bardzo pozytywnie przyjęliście pomysł tych wspomnień, ale ktoś napisał y, Piotr Woźniak. 2891, dwie godziny temu napisał: Ameryka dała wam wszystko, a wy Ameryce nie daliście nic. Bardzo mnie bawią takie komentarze, bo y, bardzo często się spotykam z oskarżeniami, że wyjechałem z Polski i to było bardzo niepatriotyczne, bo nic nie dałem Polsce, bo powinienem być w Polsce i budować tam ten socjalizm, z którego wyjechałem. A tutaj przyjechałem do Ameryki, i tu też nic. Wszystko mi Ameryka dała. Znaczy, nie wiem, znaczy tak źle i tak niedobrze, no, Ameryka mi dała możliwości, Ameryka mi dała przede wszystkim możliwości, z których skorzystałem. Jeżeli ktoś nie korzysta z tych możliwości własną pracowitością, teraz można zobaczyć setki filmów na YouTube o setkach tysięcy ludzi, czy nawet już milionach ludzi bezdomnych w Ameryce, ludzi, którzy sobie nie radzą. Ameryka nie jest krajem, który coś daje. Ameryk poza tym, że daje możliwości i z tych możliwości można skorzystać, można do czegoś dojść, ale dochodzi się do tego naprawdę ciężką pracą i do tego, do tego jeszcze wrócimy. A mówiąc właśnie o pytaniach, to tutaj yy, szaman Mateusz 12:47 pyta. Chciałby odpowiedzieć, dlaczego Charlotte, a nie na przykład polonijne miejsca, tak jak Chicago czy Los Angeles, kiedy kupiliśmy pierwszy dom i czy było ciężko utrzymać, otrzymać hipotekę, i czy pan miał własną działalność transportową i jak to było na bieżąco. No, o wszystkim to będę opowiadał. Pierwszy dom kupiliśmy po pięciu latach może mniej więcej. Pożyczka na dom jest bardzo łatwa. Łatwiej chyba jest dostać pożyczkę na dom niż na samochód w Ameryce. Generalnie rzecz biorąc, bardzo mały w własny wkład potrzebny jest do tego. Jest niskie oprocentowanie. Tylko trzeba uważać, żeby nie brać tych pożyczek na 30 lat, jak my to zrobiliśmy z pierwszym domem, bo, bo potem. Jak po 10 latach ten dom sprzedawaliśmy, to się okazało, że jesteśmy praktycznie winni tyle samo, za ile go kupiliśmy. Przez pierwsze 10 lat to tam się praktycznie same odsetki spłaca. No ale po prostu pieniądze swoje wzięliśmy, więc tragedii nie było. Miałem własną działalność przez jakiś czas, ale to dopiero będzie później. Także na wszystkie te pytania niejako automatycznie odpowiem w dalszym ciągu. Muszę tu dograć, bo składam teraz ten film i zauważyłem, że pominąłem pytanie dlaczego Charlotte, a nie Chicago. No, myśmy nie wybierali Charlotte, wybrała to ta organizacja, która nas sponsorowała, ale jak tutaj te pierwsze tygodnie, wiecie, czy jak ma 24 lata, to jest niecierpliwy i mnie bardzo denerwowało to, że mam te footstepsy, że nie jem własnego chleba. Po prostu wstyd mi było płacić takimi kuponami dla, no, dla bezrobotnych. Wstyd mi było być na takim zasiłku i cały czas chciałem iść do pracy, tylko że tą pracę no, trudno znaleźć na początku, jak się nie zna języka, nie ma się znajomości i w pewnym momencie mówię do Grażynki, Grażynko, no spakujmy się, kupmy bilet na Greyhounda za te resztę pieniędzy, które nam zostało i jedźmy do Chicago, jedźmy do ciotki, a Grażynka mówi nigdy. Ja do Chicago nie pojadę. Ja wolę tutaj być bezdomna, niż mieszkać w Chicago u ciotki i tam pracować. Bo co no, się okazało, że wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, ale poziom życia, jakość życia tutaj na południu już wtedy była dużo wyższa niż, niż na północy. To jakie domy tutaj ludzie mają, jak tu okolica wygląda, jaki jest klimat. Jest tu dużo, dużo przyjemniej, dużo sympatyczniej. Ta różnica się coraz bardziej pogłębia na niekorzyść. Teraz, jak oczywiście na przykład ten problem z bezdomnymi jest w całej Ameryce, ale najwięcej jego jest w wielkich miastach Nowy Jork, Chicago, no przede wszystkim Los Angeles, San Francisco, Kalifornia. Tutaj na tych stanach, gdzie. Rządzą Republikanie, żyje się dużo sympatycznie. Może przez to, że nie rozdają tak pieniędzy, więc ludzi to mobilizuje do pracy i, i dlatego nie ma takiego problemu z ludźmi, którzy czerpią korzyści z systemów takich właśnie wspomagania. Ja nie, ja nie jestem wrogiem wspomagania ludziom, którzy tego potrzebują, tylko jeżeli się to robi po prostu administracyjnie, bezmyślnie, to dużo ludzi zaczyna to wykorzystywać. Poza tym no, jestem wielkim wrogiem legalizacji marihuany, bo to też prowadzi do tego, co teraz widzimy w Ameryce. Ja wiem, że nie każdy, który zapali skręta od razu, y, sięga po jakieś y, mocniejsze leki, ale bardzo często się to tak kończy. Jeżeli zaczyna się tolerować właśnie y, używanie rekreacyjnych narkotyków, to za chwilę mamy taki problem, że mamy tysiące uzależnionych ludzi na, na ulicy. Więc Dlatego Charlotte. No Charlotte, bo to nie był nasz wybór, bo nasza organizacja tu skierowała, jak mówiłem w poprzednim odcinku, właśnie troszkę przypadkowo, ale mimo, że na początku była taka propozycja, żeby jechać do ciotki, znaczy ja tak chciałem, to Granica powiedziała nie, w życiu tam już nie pojadę i dopiero potem jak pojechałem do Chicago, jak pojechaliśmy odwiedzić wujka w New Jersey, bo Granica też miała wujka w New Jersey, jak zobaczyłem jak tam wygląda życie, jakie tam są domy, jakie tam są koszty życia, no to stwierdziłem, no Bogu dzięki, że my jesteśmy tutaj w szale. Też miałem taką sytuację, jak pierwszy raz szwagier mojej żony, mąż jej siostry przyjechał tutaj z żoną do nas. Wylądowali w Nowym Jorku, tam, ich, tam odwiedzili wujka w New Jersey i Andrzej mówi, że jak odwiedził wujka w New Jersey, to mówi, no zaczął mi być ciebie żal, że wyjechałeś do tej Ameryki. A wujek pracował w dobrej firmie, pracował w rzeźni, unijna robota, dużo pieniędzy, miał własny domek. Y, trzy rodzinny, znaczy oni mieszkali na parterze, a piwnice i piętro wynajmowali, także mieli pieniądze. Ale te domy amerykańskie wyglądały jak stodoły w Polsce. No i Andrzej mówi, że dopiero jak tu przyjechał do Charlotte, jak zobaczył jak my tutaj mieszkamy, to mówi, że odetnął z ulgą i mówi, no teraz to ma to więcej sensu, bo jakbym miał tam mieszkać w tym New Jersey, to równie dobrze mógłbym się spakować i wracać, wracać do Polski. Tak przygnębiająco ta Ameryka wyglądała, bo też o czym jeszcze pewnie wspomnę, skoro się rozgadałem tutaj, to, to powiem też, że my wiedzieliśmy jak Ameryka wygląda w PRL-u. Mieszkając w PRL-u jako dziecko, ja wiedziałem jak wygląda Ameryka. Przyjechaliśmy na początku, jak Jacek, mój kolega z klasy, z którym wyjechałem z Polski, przyleciał do Charlotte, bo to też będzie część mojej historii. Jacek mówił dość dobrze po angielsku, przynajmniej lepiej niż ja. I z Dawidem, z Davidem jak rozmawialiśmy, to jakoś nam to szło, no bo trzeba się było uczyć tego języka głównie przez, przez prowadzenie konwersacji. Rozmawialiśmy dużo o filmach. I okazało się, że co jaki film Dawid wspomniał, to myśmy go widzieli w Polsce. Okazało się, że polska kinematografia pokazywała naprawdę dużo dobrych filmów amerykańskich. Niektóre przychodziły z opóźnieniem dwu, trzyletnim. Niektóre przychodziły trochę pocięte, choć to podobno Węgrzy cieli. Podobno była taka umowa, że Polska i Węgry razem kupowały filmy i czasami dystrybucja była najpierw w Polsce, a potem na Węgrzech, a potem odwrotnie, bo wtedy filmy to jeszcze się na celuloidowych rolkach wyświetlało, więc, więc ten film trzeba było fizycznie przewieźć i yy, taką słyszałem wtedy opinię, że niektóre filmy były trochę pocięte, ocenzurowane, ale to strona węgierska je wycinała, tam jakieś Fragmenty, które im się nie podobały. No, nie było filmów typu James Bond, no bo James Bond był politycznie niepoprawny, bo walczył z komuną, ale takie filmy jak Nocny Cowboy, jak Znikający Punkt. No były niektóre filmy pokazywane tylko w czasie zamkniętych seansów, czy jakichś konkursów, nie wiem jak to się nazywało, ale była taka coroczna impreza w Krakowie, gdzie, gdzie pokazywali filmy takie. Pamiętam film Droga do Saliny. Które nigdy nie wszedł na ekrany do normalnego rozpowszechniania, ale, ale na, tym, na tym festiwalu filmowym był i tam można się było dostać. Można było normalnie bilety kupić i to obejrzeć. Także to były albo były tylko w kinach studyjnych niektóre filmy wyświetlane, ale sporo dobrych amerykańskich filmów było u nas pokazywanych. No ale to tyle tytułem dygresji. Jakbyście więcej mieli pytań na ten temat, to proszę. A ja tu troszkę wskoczyłem. W środek, bo już opowiedziałem o czymś, co o tym dopiero dalej będzie, no, ale ponieważ zapomniałem, zapomniałem odpowiedzieć na tamtą część pytania, dlaczego szaloda, nie Chicago, to stąd ten mój krótki wtrąd ośmiominutowy i już się zamykam i wracam do oryginalnego nagrania. Mateusz D5TM pyta, jaka była pierwsza praca, kiedy zaczęła się przygoda z ciężarówkami? Moja pierwsza praca to była właśnie przygoda z ciężarówkami. To o tym właśnie w dzisiejszym odcinku opowiem. Zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Alfabet Z091 pyta, Chyobi, opowiesz, dlaczego musieliście wyjechać z Polski? Jaki był główny powód? No, nie musieliśmy. To nie była taka sytuacja, że my musieliśmy wyjechać z Polski. Chcieliśmy wyjechać z Polski, bo oboje z żoną pochodziliśmy z rodzin... Średnio zamożnych. Znaczy nie było w naszym domu głodu, ale też jakieś w czasy zagraniczne nie bardzo wchodziły w grę. Na wakacje się jechało do babci na wieś albo na jakąś kolonie z zakładu pracy. Oboje nasi rodzice pracowali u mnie i u grażynki. Samochodów w domu nie było, poza małym Fiatem, który naprawdę mówiąc, mój pierwszy samochód kupiłem w liceum za wakacyjną pracę. Zanim wyjechałem z Polski, po trzeciej klasie liceum, pracowałem sobie wakacje w biurze geodezyjnym. Zarobiłem chyba za 4000 złotych i za 4000 złotych kupiłem samochód. Relacja złotówek z PRL-u do złotówek w dzisiejszych czasach, no może nie dzisiaj, ale tak 3-4 lata temu, była tak mniej więcej 1 do 1. 4000 to była taka pensja przeciętna, średnia i tylko że wtedy nie, samochody były niezwykle drogie. Wtedy się nie dało kupić za 4000 zł samochodu na chodzie. Nowa Syrenka czy Trabant, na, jak ktoś miał kupon, jak ktoś miał możliwość kupna, kosztowały 70 000 złotych, a na giełdzie kosztowały po 120, więc i to były takie samochody. No, trudno to nazwać jakąś średnią klasą. Poza tym w tamtych czasach wyżywienie było bardzo drogie. Głównie pensja szła na wyżywienie, bo jak ktoś pamięta ceny z tamtych lat, no kostka masła 17,50, kilo podłej kiełbasy 44 zł, butelka wódki 100 zł, szynka 120 zł za kilogram. Także te, te ceny żywności były wielokrotnie wyższe niż teraz, więc praktycznie te pensje przejadało się w tamtych czasach. I my jak Obraliśmy się z Grażynką i no nie mieliśmy za bardzo żadnych perspektyw. No ja pracowałem zarabiając właśnie te 4000 zł, i to dosłownie nie starczało na życie. Znaczy, gdyby nie to, że odwiedzałem rodziców i wyczyściłem zawsze im lodówkę w czasie, w czasie wizyty, to, no to ciężko by było się wyżywić z tej pensji. Grażynka studiowała wtedy. Więc pomysł był taki, żeby jechać do Ameryki na parę lat, zarobić parę groszy, odłożyć, wrócić do Polski. I ja myślałem o pracy taksówkarza, że kupię taksówkę, kupimy sobie mieszkanie, bo mieliśmy, mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu, a stać nas było na wynajęcie mieszkania tylko dlatego, że rodzice nam to zafundowali jako prezent ślubny, ale zafundowali nam to na pół roku, a po pół roku trzeba było wracać do mieszkania rodziców, więc Stąd ten pomysł. Pomysł był za chlebem. To była za chlebem emigracja, no ale ponieważ to się skończyło tak, że dostaliśmy azyl polityczny i pobyt stały, i ja przed wojskiem uciekałem, no to skończyła się motywacja powrotu. To wtedy wtedy to wszystko zaczęło inaczej wyglądać. Wtedy po prostu postanowiliśmy zostać, no, nawet jeśli nie na stałe, no to zdecydowanie na dłużej. I Chris 6662 pyta: Bardzo fajnie się ogląda. Ja akurat słyszałem w podróży ciężarówką bądź samochodem. Dziwi mnie fakt, że nie chcesz zarabiać. Masz na YouTube 55 tysięcy subskrybentów i oglądalność też na dobry, dobrym poziomie. Są ludzie, którzy mają 10 tysięcy subów i się z tego utrzymują. No nie wiem, jak oni to robią. Ilość subów nie ma takiego znaczenia, co oglądalność. A oglądalność wcale nie wygląda tak różowo, jak się niektórym wydaje. W praktyce to wyglądało tak, że zarobiłem w tamtym roku około 1000 dolarów. No nie wiem, czy ktoś jest w stanie się utrzymać z 1000 dolarów. Jeżeli mi się oglądalność będzie poprawiała, to może wrócę do tego zwykłego partnerstwa. To jest kwestia jednego kliknięcia, więc myślę, że w związku z tą historią, ta historia będzie miała dobrą oglądalność i z Rivianem, filmy może będą popularne, bo za dwa tygodnie odbieramy Riviana, to być może wrócimy do, do takiego zwykłego partnerstwa na YouTube, ale, ale to muszę jeszcze przemyśleć. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, żeby tam człowiek nie mógł spać po nocach, że. Wiecie, to trzeba mieć milionową oglądalność, żeby żyć z YouTube'a. Albo przynajmniej setki tysięcy. Natomiast ja mam w tej chwili oglądalność na poziomie między tysiąc a trzy, cztery tysiące widzów. Coraz częściej jest to bliżej tysiąca, więc to naprawdę nie jest ilość taka, z której, z której można by się utrzymać. To tyle Q&A. Zeszło nam już 10 minut, patrzcie jak ten czas leci, a ja tu chciałem jeszcze opowiedzieć o, o początkach pobytu. Przede wszystkim chciałem powiedzieć jeszcze o pierwszym dniu, jak nas przywieźli z lotniska, bo to jest coś, co zapamiętam na całe życie. Przywieźli nas z lotniska, weszliśmy do tego domu, i tam była lodówka, pełna jedzenia, i były też papierosy, karton kameli, bo. Wywiad tam się dowiedział, że ja palę papierosy, więc, więc yy, były, były papierosy. Był chleb waciany, taki na to, tostowy chleb, tak to się po polsku nazywa. No, taka wada, w Polsce to w PRL u to był zupełnie nieznany chleb. W PRL-u mieliśmy normalny chleb, taki jak, jak chleb powinien być. A w Ameryce pierwszy raz się spotkałem z takim chlebem, e, co miał konsystencję waty. Tylko nikt mi nie powiedział, że to jest chleb na grzanki, że to jest chleb, z którego się grzanki robi. Ale myśmy sobie to posmarowali majonezem i na to szyneczkę taką cienko pokrojoną i, i smak tej kanapki tego wacianego chleba z tym majonezem i, i z tą szynką został do mnie do dzisiaj. To było takie dobre, że ja sobie potem przez wiele lat później od czasu do czasu mówiłem: "Zrobię sobie taką kanapkę, taką kanapkę, jaką pierwszą jaką zjadłem w Ameryce". Teraz w związku z moją najnowszą dietą w ogóle chleba nie, jem, ale, yy, no, ale może kiedyś się skuszę i zrobię sobie znowu taką, taką kanapeczkę. Co dostaliśmy na początek? Na początek dostaliśmy właśnie to mieszkanie, za które organizacja płaciła, czy miasto płaciło, nie wiem, nie wiem jak to działało. Prawdopodobnie mogliśmy korzystać z tego przez rok. Yy, do tego dostaliśmy tak zwane foodstampsy, czyli no, takie bony, za które można kupić żywność, ale tylko żywność, na nic innego nie można było wydawać. Nawet na papierosy nie można było wydawać tych pieniędzy, tylko, tylko rzeczy, które konkretnie służyły do jedzenia i 20 dolarów tygodniowo. I to były wszystkie nasze pieniądze. Znaczy, mieliśmy trochę pieniędzy, bo grażynka wcześniej była w Stanach i trochę pieniędzy zarobiła. Co prawda, jak byliśmy w Austrii, to żeśmy te pieniądze. Na poczet tego, że jedziemy do Ameryki, to żeśmy rozkurzyli ich sporo w Austrii, i potem nam tego brakowało w Ameryce. Trzeba było w Austrii jednak oszczędzać te pieniądze, bo tu po przyjeździe okazało się, że, że te pieniądze by się nam bardzo przydały. Dlaczego? No, przede wszystkim nie mieliśmy prawie nic. Mieliśmy parę ubrań, tylko trzeba było ubrania kupić. Mieszkanie było marnie umeblowane. No, szukając pracy, potrzebna była benzyna na samochód, no i potrzebny był samochód. Jedyny samochód, na jakim nie było stać wtedy, to był samochód za 300 dolarów. A za 300 dolarów no, to można było kupić ledwo co toczące się e, toczydełko. Kupiliśmy Forda Fairlane. Tutaj widzicie go na zdjęciu z 1968 albo 1969 roku, czyli on miał wtedy 12 lat, ale był w fatalnym stanie. Był tak rozjechany, że no, przednie zawieszenie tam było dawno do roboty, ale nikt tego zawieszenia nigdy nie zrobił. Po prostu każde koło jechało w inną stronę, i w praktyce to wyglądało tak, że ja co tydzień nową oponę kupowałem. Znaczy, nie nową, jechałem do warsztatu, który sprzedawał stare opony. Przyjeżdżałem z oponą, z której druty wychodziły, i za 5 dolarów czy 10 kupowałem drugą oponę, która no, była w troszkę lepszym stanie, ale, ale tylko w troszkę lepszym stanie. No, tydzień na niej jeździłem, i po tygodniu, jak druty z niej zaczynają wychodzić, to jechałem tam z powrotem. I tak to, tak to mniej więcej wyglądało. Tak jak mówiłem, byliśmy drugą rodziną z tej, z tej najnowszej emigracji w Charlotte. Wcześniej przyjechali Państwo Slipeńczukowie, ich sponsorowała organizacja World Council of Churches, Światowa Konferencja Kościołów, czy jak to się tam nazywa. To jest organizacja, która zrzeszała głównie protestantów, baptystów, ewangelików i sponsorem Marka był Kościół Baptystów. A tu na południu baptyści są bardzo wpływowi, znaczy mają dużo znajomości takich nieformalnych, że tak powiem i oni szybko Markowi załatwili pracę mechanika w jakiejś firmie transportowej. I jak się spotkałem z Markiem, no bo te 20 dolarów nam szybko brakowało, no żeby kupić papierosy to się chwytałem trików takich w czym sklepie który tu też widzicie, to jest sklep, który był koło naszego domu i, i tam chodziliśmy na zakupy. Kupowałem butelkę Coca-Coli dwulitrową, która kosztowała 99 centów i wkładłem paczkę Marlboro na ladzie i dwa foodstamps. Znaczy ten te dwa dolary takie prawdziwe, nieprawdziwe. Dwa dolary, które, za które tylko jedzenie można kupić. A u nas w Stanach Podatki nie są wliczone w cenę produktu, tylko doliczają to do ceny dopiero w kasie i wtedy to było 4%. Więc Coca-Cola, która kosztowała czy Pepsi Cola, która kosztowała 99 centów, kosztowała tak naprawdę dolar i centy. A food stampsy były tylko dolarowe, nie było centowych, więc jak coś kupiłem za dolar i centy, to musiałem dostać resztę w prawdziwych pieniądzach. Więc kładłem na ladzie tą Pepsi Kolei i paczkę papierosów i kasjerka zawsze. Nie, nie wolno kupować papierosów za footstamp. Mówi, ok, zabierałem papierosy i dalej Pepsi -Cola i dwa food stamps. Ta występuje w kasie, wyskokuje dolar i trzy centy. Ze złością wydaje mi 97 centów reszty. Paczka papierosów wtedy kosztowała 70 centów, więc. Odliczałem 70 centów, kładłem papierosy, no poproszę papierosy teraz. Nic mi nie mogła już więcej zrobić, no ale, ale tak, tak się kupowało papierosy. No ale w pewnym momencie e, tak nas przycisnęło, że y, sprzedaliśmy łóżko. Nie miałem pieniędzy na benzynę do samochodu i, i żeby, żeby zdobyć te pieniądze, to znaleźliśmy jakiegoś handlarza, nie, w książce telefonicznej chyba nie było internetu. Pewnie żeśmy szukali w książce telefonicznej jakiś handlarz używanymi meblami i powiedział, że kupi od nas łóżko za 20 dolarów. więc. A za 20 dolarów już można było zatankować samochód. Benzyna była po 80 centów wtedy. Co na dzisiejsze pieniądze jest mniej więcej tyle samo, co teraz kosztuje, no bo teraz kosztuje koło 3 dolarów, a inflacja mniej więcej 3 razy dolar jest wart Mniej teraz niż był wtedy, więc te ceny, ceny benzyny relatywnie się nie zmieniły za bardzo przez te 40 lat. Przynajmniej tu w Ameryce. No, w Polsce też się nie zmieniły, bo w PRL-u była po 650 i teraz też jest po 650. Wszystko się zgadza. Jedna z prac, którą nam się udało załatwić na samym początku, to było malowanie domu. Ktoś nam zaproponował: Słuchaj, jest taka praca, jak chcecie sobie dorobić, trzeba wymalować dom. Ktoś wyremontował dom, trzeba go wymalować, będzie wystawiony na sprzedaż. Płacą 20 dolarów od pokoju. No i niestety wzięliśmy tą robotę. W Polsce jak się malowało w PRL-u, jak się zamawiało malarza, to były dwa tygodnie rewolucji w domu. Malarz przychodził, przynosił farby, pędzle, brał zaliczkę, wychodził, trzy dni go nie było. Wracał pijany po trzech dniach, rozkładał jakieś folie na podłodze, na meblach, znowu wziął zaliczkę, znowu poszedł, znowu go nie było. No i malowanie mieszkania małego w Polsce to zawsze właśnie trwało dwa tygodnie i dużo nerwów. Dlatego większość ludzi albo malowali sami, albo tapetowali sami, bo wynajmowanie jakiegoś z zewnątrz malarza to zawsze się kończyło jakoś tragedią. Może tutaj obrażam niektórych malarzy, którzy tak nie postępowali, ale no z własnego doświadczenia wiem, że, że bardzo często tak to wyglądało. I my, myśląc, że mamy cały dom wymalować, w którym jest ileś pokoi, no to jest to praca co najmniej na tydzień. No i tak się zabraliśmy do tej pracy, i rzeczywiście tydzień żeśmy to robili. Tam było, nie wiem, ze 4 czy 5 pokoi, więc za ten tydzień żeśmy zarobili 80 albo 100 dolarów. Naprawdę za ciężką pracę i no stwierdziłem, że nigdy więcej. Że to jakiś jest straszny wyzysk. To przecież w Polsce bym więcej zarobił na zbiorach truskawek. Dopiero potem zobaczyłem, jak w Ameryce się maluje mieszkania. No, taki pokój to malarz maluje godzinę albo dwie. A taki dom to skończy przed południem, bo ma szeroki wałek i robi to błyskawicznie. I... No ale myśmy tego nie potrafili i po prostu się na początku płaci frycowe. Ale wracając do Marka, o którym wspomniałem, on dostał pracę jako mechanik w jakiejś firmie. I, a ja od początku chciałem być kierowcą. Znaczy, myślałem, że jakimś będę busikiem jeździł, bo z Polski to miałem głównie doświadczenie jako kierowca żuka w łączności i kierowca Fiata w Transbudzie, dyrektora woziłem. Miałem prawo jazdy na ciężarówkę, ale pracowałem na ciężarówce tylko dosłownie dwa dni. Jeden dzień mnie posadzili na ziłka. We wrotkę załadowali nas i powiedzieli: To jedź za tamtym kierowcą. A ja, młody szofer, lekko przerażony albo ciężko przerażony, luz kierownicy, w tym zile, taki, że dosłownie e, pełen obrót, żeby w ogóle koła zaczęły reagować. No i szofer przede mną stary ruszył. Z piskiem opon tym ziłem, i za dwoma zakrętami go nie widziałem. No to zaparkowałem na poboczu i, i zacząłem płakać, no co miałem robić, nie wiedziałem gdzie mam jechać z tym drzwi. Na drugi dzień mnie posadzili na tak zwaną podczołgówkę. To był ziłek z taką nisko podwoziową i woziliśmy z fabryki domów elementy na jakoś tam na piaski wielkie, na budowę nowego osiedla. Tam zajechałem, trafiłem, tylko jak na budowie, jak na budowie, grząsko, błoto i się utopiłem. Ta podszołgówka była nisko zawieszona, jak siadła mi na, ta naczepa w błocie, no to tyle było mojej jazdy. No i siedzę tam i drugi dzień, szofer wielki, i drugi dzień płacze, przyjeżdża z głównego dyspozytora Żuczek, wychodzi kierowca, patrzy na mnie i mówi Ty, ty się nazywasz tak i tak Piotr Jaskierny? Ja no... A nie chciałbyś być kierowcą dyrektora? A ja mówię: no pewno żebym chciał. Otarłem łzy, mówię jasne. No, nikt nie chciał być kierowcą dyrektora, bo tam się nie robiło lewizn. A ja nie robiłem lewizn, bo mnie tak nie wychowali rodzice, że, że powinno się lewizny robić. I praca kierowcy bez sprzedawania benzyny na lewo, bez lewych kursów, bez wożenia na lewo ludziom prywatnie no to była praktycznie niespotykana rzecz. Znaczy wszyscy, wszyscy, znowu może kogoś obrażam, może byli tacy uczciwi kierowcy, ale generalnie rzecz biorąc, to każdy tam jak miał okazję, to, to z tego korzystał. Nawet mój dyrektor, którego woziłem, z którym też właśnie Wam opowiem, sytuację, jedziemy, jedziemy Fiatem z dyrektorem, wyprzedza nas taki samochód asenizacyjny, tak to się nazywa, który czyści szamba i a dyrektor krzyczy, wyprzedź go, wyprzedź go, zajdź mu drogę. No to wyprzedzamy go, dyrektor macha przez okno, macha, facet się zatrzymał, pogadał z nim, za chwilę wsiadł i mówi, no jedziemy. No bo mówi, no bo dyrektor mieszkał w domku jednorodzinnym i miał szamba. Oficjalną drogą nawet jako dyrektor nie mógł załatwić czyszczenia tego szamba. Trzeba było podanie złożyć, zapłacić, czekać, terminy wyskakiwały i to nie działało, po prostu w PRL-u nic nie działało. A tak to mówi, przyjedzie dziś po pracy i mi wyczyści. Dostał gotówkę do ręki i wszyscy są zadowoleni. Dyrektor zapłacił mniej niż oficjalnie. Tamten zadowolony, bo ma pieniądze do kieszeni. I tak to w komunie funkcjonowało wszystko. Więc też kierowcy w Transbudzie, no inna sytuacja. W Transbudzie dowozili pracowników tak zwanymi osinobusami. To były. Zabudowa autobusowa na podwoziu Stara. Takie ciężarówki Star miały zamiast paki z ładunkiem, miały tam zabudowę autobusową i dowoziło się pracowników z całego województwa do pracy. Takimi samymi Ludzie to byli tak zwani chłoporobotnicy. Mieli jakieś tam swoje pole, jak były żniwa, no to wszyscy chorowali, bo trzeba było w polu pracować, ale, no ale w zimie to się pracowało w mieście, bo nie było co robić na wsi i się takich ludzi dowoziło do pracy. I kierowca osinobusa, żeby móc parkować w domu, przepis wymagał, żeby był plac wybetonowany i była lampa. Musiał być osinobus oświetlony i na wybetonowanym placu. I ja z miałem jechać z dyrektorem na kontrolę. Tylko, że wtedy na wsiach to nie było ulic, że ktoś się nazywał tak i tak. Ulica Jana Kazimierza Wielkiego, numer wpisuje z GPS i cię GPS zawodzi. Tylko była jakaś tam psiawulka 134. A psiawulka ma 10 km długości i 5 km szerokości. Jak tu znaleźć kierowcę? No, można zatrzymać, zapytać i każdy pokaże. Ale dyrektor mówi: jak wjedziemy do tej wsi, to patrz na najładniejszą chałpę. Największa chałpa, naj... trzypiętrowa, z pięknym ogrodem. To jest nasz kierowca, zobacz. No i rzeczywiście. I co do wsi pojechaliśmy, to w każdej wsi najpiękniejsza chałpa to była chałpa naszego kierowcy. I pytam się dyrektora, skąd to się bierze? On mówi, bo to jest idealny biznes dla niego, bo on ma autobus we wsi, on obsługuje wszystkie wesela, wszystkie pogrzeby, yy, zabawę w remizie w sąsiedniej wsi. On tutaj od poniedziałku do piątku pracuje dla nas, a cały weekend co on mówi, to ta ciężarówka tam pracuje lokalnie i wszyscy mu płacą pieniądze, gotówkę do ręki. Więc to są, to były takie naprawdę dobre roboty w PRL-u, bo taki z braku tego, że wiecie. Pamiętacie, monolog? Ja to mam bardzo dobry dojazd do pracy. Nie? Do PKS mam 5 km. O 4 za 15 jest PKS. I zdążasz pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. <laughs> tak to działało. I ten Osinowóz też. Jak tam się mieściło, nie wiem, 30 osób na tej pacie, a jak on miał 15 ludzi do przywiezienia, to 15 pozostałych to były łebki, albo 30 pozostałych, albo 50, bo się brało każdego, kto się tam zmieścił, i oni, panie kierowco, dziękuję i się płaciło, kierowcy, pieniądze do ręki. Więc tak to wyglądało. Ja tej praktyki jako kierowca nie miałem praktycznie żadnej. W związku z tym praca kierowcy. Wiatami mi bardzo odpowiadała. No, i teraz jestem w Ameryce, zrobiłem tu prawo jazdy. W jaki sposób? Poznaliśmy tutaj bardzo sympatycznych ludzi, i którzy nam pomagali. W ogóle tu Polonia w Charlotte była super. Znaczy, ludzie sobie wzajemnie pomagali i dalej sobie pomagają, i, i dalej się spotykamy z ludźmi, których znamy od 40 lat. Rzadko, bo rzadko, zwykle z okazji polskiej mszy w polskim kościele, ale, ale naprawdę tutaj są fantastyczni ludzie. I trafiła się taka grupa przesympatycznych ludzi, naszych rodaków. Więc na samym początku poznaliśmy takie małżeństwo. Ona Polka, on Amerykanin, i poprosiłem ją, żeby mi przetłumaczyła broszurkę do egzaminu na prawo jazdy. No ta broszurka była po angielsku, a ja nie, nie dudu po angielsku, i ta dziewczyna. Całą tą broszurkę zdanie po zdaniu mi przetłumaczyła, i potem miałem dwa teksty, polski i angielski, i w, uczyłem się na pamięć. Generalnie rzecz biorąc, starałem się jak najwięcej zrozumieć, wkuwając to na pamięć yy, ten tekst angielski, żeby no, zrozumieć. Wiecie, ja miałem cztery lata angielski w szkole, więc to nie było tak, że ja w ogóle nic nie kumałem. Jak miałem takie tłumaczenie, no to to trochę pomagało. Nie byłem w stanie zrozumieć mowy takiej mówionej, że tak powiem, ale, ale to tłumaczenie mi bardzo pomogło, mimo że Marysia przetłumaczyła niektóre rzeczy dość dziwnie, bo tam keb tłumaczyła jako dorożka, a nie kabina, bo to znaczy i kabina i dorożka. I, i się zawsze zastanawiałem... Czemu kierowca ciężarówki coś tam z dorożką ma robić? Przyjść do pracy, podnieść dorożkę i zajrzeć do silnika, no, ale dość szybko się zorientowałem o co chodzi. Więc tak to wyglądało. Sam egzamin na prawo jazdy zdałem teorię. Za pierwszym razem mi się udało, ponieważ przetłumaczył mi ktoś prawo jazdy polskie, a miałem kategorię na ciężarówki. to nie musiałem zdawać jazdy. To był chyba jedyny taki przypadek, bo już koledzy, którzy później przyjechali, musieli zdawać egzamin z jazdy, ale nawet jak mieli polskie zawodowe, ale, ale mnie uznali to polskie zawodowe, wydaje mi się, że wtedy nie było takich przepisów jak teraz ten Commercial Driver License. To się nazywało chauffeur's license, byłem szoferem, prawdziwym szoferem byłem i, i nie musiałem zdawać jazdy, na szczęście. Więc marka, jak spotkałem, to mówię mu: Mareczku, no bo już dwa miesiące szukam roboty tutaj, dowiedz się u siebie w pracy, czy, by nie, czy nie, oni tam nie potrzebują kierowcy. No i Marek się dowiedział i powiedział: Przyjdź, będą cię przyjmować, będą tam testować, co potrafisz. Więc poszedłem do tej pracy, no ale ponieważ się rozgadałem, miało być 15 minut, a jest już pół godziny. To jak to było z tą moją pierwszą pracą, opowiem Wam jutro. A na dzisiaj dziękuję, dziękuję za wszystkie pytania. Pozdrawiam i w takim razie ciąg dalszy opowieści będzie jutro. Trzymajcie się, dobra.